Okej, moi kochani, to ponownie tutaj włączyłem nagrywanie na Kroniki Myrtany. Jesteśmy już pod farmą Bermara. Nie mamy za dużo czasu, to będzie krótkie granko tutaj. Słuchajcie, jest Tonan. Tonan powiedział, że pokaże nam opuszczoną wieżę magiczną, zaczarowaną. Ej, ty. Jesteś gotów? Potrzebuję jeszcze chwili. Dlatego to powiedziałem. Ponieważ mi się przypomniało, że tutaj jest chłop. Czy on może mi coś powiedzieć, ten Bermar? Nie, okej, okay, nic nie może. No tam co słychać, czasami mówią coś nowego, ale nie. Dobra, to panie, prowadź pan. Jesteś gotów? Ruszajmy. Dobra. I tu gdzieś jest opuszczona wieża. A już był quest z synem, fajny. Na drabiny wchodził, na drzewo właził chłop. To był taki quest, taki typowy, wiesz, miał syna, troszkę nieudacznika, którego chciał sprawdzić, czy się nadaje do czegokolwiek. Warto. Zajebiście. Czyli wyczyścimy tą miejscówkę tych potworów. Super. Niczego tu nie znajemy. Dawaj. Nie ma czego plądrować. Tu gdzieś opuszczona wieża. A ja już tu byłem, słuchajcie, w tej części. Ja nie zauważyłem żadnej opuszczonej wieży. A może mnie coś wtedy przegnało stąd? Nie wiem, jakieś potwory? Orkowie tu są! Muczaczacza! Patrzcie, muczaczacza jest. Jest tu wioska orkowa. Ork wojownik. Orkowy młot. Dobra. Nic tu nie ma. Przeszukamy to wszystko. Nic tu nie ma. Nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Dobra. Zjedzmy sobie coś. Zapiszmy. Uważajcie, dwojad! Lecimy. Zobaczmy, gdzie jestem na mapie teraz. A, dobra, to jest poza miastem. To mi się nie chce tej mapy teraz otwierać. Jest ta wieża, jest! Fajna. Wygląda troszkę jak jakaś latarnia. Albo wieża magiczna. I jeszcze niedźwiedź tu jest. I oto smola. Czarne gobliny i niedźwiedzie. Ale ekspa. O kurde, ubity. Nie ma czego tu nie ma. Nie ma czego tu nie ma. Nic tu nie ma. Czarne gobliny. Potem ubijemy te potwory. Albo dobra, wejdźmy tu. Ja już na szczęście umiem wysolować te potwory, ale one bardzo mocno, znaczy bardzo dużo HP zabierają, więc walk, no to jest spoko, przynajmniej skóry warga tu są, tak? Nie ma czego, niczego tu nie znajdę. Lepiej skorzystać, póki mam towarzysza? No to mógłbym striggerować niby, wiesz? O kurde, cieniostwór! Pomóż mi! Ja nie wiedziałem, że to jest cieniostwór. Ja myślałem, że tam śpi jakiś wilk, a to tam wstało bydle. To jest taka robota. Nie byłem Battle Mage. A, tu byliśmy. Chodź, chodź, chodź.
O! Chodź. Wal z nimi. O kurwa, mag jakiś magiczny. Oj, oczy smole, tu mag magiczny był. Ognisty. Szaman to był? O kurde, on nie! On z goblinami walczy. Czego tu nie znajdę. Ork szaman. Dobra, poczekajcie, jeszcze zrobimy tak, żeby cieniostwora udupić. Bułkę z jagodami zjemy. Idziemy tędy. Nie, 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 chodź tu, chodź tu. Pa. I niedźwiedź jeszcze idzie, niedźwiedź idzie. Niedźwiedź idzie. Chodź, chodź, chodź. Zapiszmy. Zapiszmy. Zobaczmy do obozu orków, co się stanie. Orkowy dzik. Leśna jagoda. Nic specjalnego. Leśna jagoda. Nic. Po prostu tutaj byli. Ale nic specjalnego. Jakaś klatka jest, poczekajcie. Czekaj, 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 spokojnie. Moment, moment. Flaczki z mięsa z kopacza. Jeszcze tutaj niebieskie topielce. No jakieś bydlaki, kraby są, tak? Z nimi był problem kiedyś, bo oni są byli twardzielami, ale teraz już są frajerami. Martwymi na dodatek. Mhm. Dobra.
Nic tu nie ma. Bierzemy. Nie ma czego plądować. Klatka jest, dobra. Klatka jest, idziemy zobaczyć, co się dzieje w tej klatce. Nie ma czego plądować. Nie ma czego plądrować. Jest klatka i są ślady krwi. Coś, ktoś bądź coś musiało być tutaj przetrzymywane. Nie ma czego plądrować. Nie ma. No ewidentnie ktoś bądź coś, jakieś stworzenie. Nie wiem, może nawet orkowie albo ludzie jacyś byli tutaj przetrzymywani. Nikogo tutaj nie widzę zresztą. Zobaczymy, to będzie tajemnica. To jest tajemnica lasu. Dowiemy się. Pójdziemy brzegiem. Nie ma czego plądrować. Zapiszmy. Może jakaś bestia była tam trzymana. Może jakaś bestia, prawda? Może jakiś potwór. Zaraz wrócę do tego chłopa. Czarne dziki. W oddali jest statek. Kamienna wyspa. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Hmm. O, wargi tu są. Nie wiem, czy dałbym radę samemu na wargę. Może dam. Okej, dobra. Idziemy z tym chłopem. Bo tak trochę wykorzystałem jego cierpliwość. Nadwyrężyłem. Tym czekaniem na mnie. Zapiszmy sobie i idziemy. Tu po prawej chyba nie ma potworów, które musiałbym ubić. Dobra, zobaczmy z tymi wargami. Dam radę mu czy nie? O, level. Dobra, super. Pokaż, co tu jeszcze przyszło. Zombiaki są na cmentarzu. Nic tu nie ma czego plądrować. Nic tu nie ma. Karty nie mogę znaleźć, suba nie będzie. Ale PayPal możesz dodać, nie bo ma czego plądrować. PayPal musi mieć podpiętą twoją kartę, chyba że nie masz tego zrobionego w ten sposób. Dobra, zapiszmy. Mało czasu. Zombiak. Jeden. O nie, tu jest szkieletowy wariat. O nie, szkielet jest ciężki. No dobra, znaczy nie był super ciężki, ale mocno bił. Więc damy radę zaraz. Czy hog to dzik? Boar to dzik. Ale hog to jest ogólnie duża świnia jakoś, tak się mówi, nie? Nic tu nie ma czego plądrować. Nie wiem, jakiś rodzaj świni? Wieprz. No to wieprz. Hog. Niczego tu nie ma. Hog to kompletnie... Oho, biegnie. O, super, udało się. Ale ciężki był ten wariat. Niczego tu nie znajdę.
Niczego tu nie ma. Zombiaki. Tam znowu jest jakiś szkielet. Ja sobie podleczę. Dobra. A nie, dynie to nie. O! Reklama Samsung, super. O, jaki dźwięk. Co to za dźwięk? Nie ma czego plądrować. Niczego tu nie ma. Sarkofag. Za daleko? Esencja many, lodowa fala i magiczny krąg. To bardziej dla magów jest odkrycie. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Tablice. Przemyślenia paladyna. Moi drodzy. O kurde! A to wygląda trochę jak miecz Arthasa. Ale jednak nie. Bo to wygląda jak ten z Gothica, co był. To nie jest Frostmourne. Potęga boskiego światła i przemyślenia. To jest smocza zguba. Przemyślenia paladyna. Przeczytajmy. Mądrość generała? Nie. Potęga boskiego światła. Sługi Innosa od niezliczonych wieków toczą się wszystkimi istotami pochodzącymi od Beliara. Aby mieć jakiekolwiek szanse z obrzydliwymi potworami pokroju orków czy demonów, Pan Światła i Ognia wyposażył swych wiernych w potężną magię. Występuje ona pod dwiema postaciami magii ognia. Uczą wyłącznie kapłani Innosa oraz magii światła, nazywanej również magią paladynów, której właśnie oni mogą używać. Potęgi magii ognia nie trzeba niczym nikomu tłumaczyć. Jest to fakt powszechnie znany, że ogniste zaklęcia doskonale radzą sobie w większości sytuacji i ze szczególnie efektywnie okazują się w walce z ożywieńczami pokroju zombie. Mało osób jednak wie, jaką siłę mają w sobie zaklęcia paladynów, gdy przychodzi do walki z wszelkimi przeklętymi kreaturami. Zaklęcia paladynów zdają się dosłownie palić te ohydne wynaturzenia. W ten właśnie sposób potężni wojownicy Innosa potrafią pokonać nawet znacznie większe oddziały wroga, jeszcze zanim te do nich zdążą dotrzeć. Sam byłem świadkiem, jak kilka lat temu niewielka grupa paladynów oczyściła tereny w pobliżu twierdzy Warthal, gdy obrzydliwe bestie zaczęły nękać okoliczne tereny. A gdzie jest ten przemyślenia paladyna? Wszyscy, których udało nam się przechwycić, mówią to samo. Oddali się służbie Beliarowi, by realizować swoje własne cele i żądze. Co zatrważające, część z nich początkowo pragnęła nawet walczyć z niesprawiedliwością, niekorzystnym wyrokiem czy podziałami społecznymi. Cóż takiego mogło się stać, że całkowicie zatracili się w pragnieniu potęgi, zapominając o swoich pierwotnych pobudkach? Czy sam wpływ Beliara może tak wypaczyć nawet dobrodusznego człowieka? Czy w takim razie nawet jeden z nas paladynów mógłby tak się ugiąć? Muszę to rozważyć podczas modlitwy. No to żeś kurwa rozważył. Dobra. Słyszałem o aferze z Leksiem. Nie wiem, jaka afera. No, zwykły gość, który pisał po prostu do kogoś, do kogo nie powinien napisać. Ile w tym prawdy i co tam się wydarzyło, nie mam zielonego pojęcia. Nie interesuje mnie to. Nie uczestniczę w tym świecie.
Jakby są znani z tego, że są znani, tak? Jakby to... Momentami było gorąco, ale dotarliśmy na miejsce. Chodź, musimy się tu rozejrzeć. Gdzie ty kurwa jesteś, gościu? Aha! Widzę, że zajebiście się poszedłeś rozejrzeć. Muszę chyba wczytać jeszcze raz. Iż na górę tepnie się? Zobaczmy. Chwila. No to chodź. Ty, ale on może wróci na drogę. Albo nie wróci, nie wiem. Zobaczymy. A jak nie wróci, to wczytam save'a. Dobra, idziemy. Dziwne jest to, że tam w środku wygląda, jakby się paliło. Tutaj świece się palą, czyli ewidentnie nie jest to opuszczona lokacja. O kurwa, co to są za... czaszka? Czy nadszedł koniec? Koniec czego? Koniec mego cierpienia. Kim... czym jesteś? Nie pamiętam swego imienia, ani kim byłem za życia. Jakiś mag ognia. Pamiętam, że dopuściłem się przerażającej zbrodni. Oho. Jak można ci pomóc? Co uczyniłeś? Nie pamiętam. Jak możesz nie pamiętać czynu, za który cierpisz taką karę? Ból jest zbyt silny. Minęło zbyt wiele lat. Pamięć odeszła w nicość. Spowiedź. Spisałem ją. Znajdź moją spowiedź. Tam znajdziesz odpowiedzi. Gdzie mam ich szukać? Na Archolos. Pośpiesz się. O, bardzo konkretna lokalizacja. Wiele lat cierpię swą mękę. Mogą być wszędzie. 5 fragmentów spowiedzi złoży się na całość opowieści. Znajdź je, błagam. Na co czekasz? Na niego! Jak niby chcesz zabić ducha? On już nie żyje. O tym w sumie nie pomyślałem. Słyszałem waszą rozmowę. Wygląda na to, że ktoś rzucił klątwę na jego duszę. Wygląda przerażająco, ale nie jest agresywny. Chce zaznać spokoju. Gdzieś spisał i ukrył swoją spowiedź. Mnie to nie obchodzą żadne duchy. A już na pewno nie będę szukał jakichś papierów. Znalazłem taki oto świstek. Możesz go sobie wziąć. W zamian możesz dać mi tę czaszkę, którą tu znalazłeś. Po co ci ona? Nikt mi nie uwierzy, że udało mi się dostać do wieży. Muszę mieć dowód. W sumie duch już się pojawił. Mnie się do niczego nie przyda. Trzymaj. Dzięki za pomoc. Ja wracam do węglarzy. Zaraz. Liczyłem na jakąś nagrodę. Dałem ci papier. Chcesz się bawić w zbawce duchów, to się baw. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Czy przynosi? Jeszcze nie.
Dobra. Czyli trzeba będzie znaleźć różnego rodzaju zapiski. O, smoczy korzeń, proszę bardzo. Dobra, zobaczmy zapiski, co tutaj mamy. Nie zaznacz spokoju. Choć Tonan okazał się dupkiem, to wyprawa do wieży była ciekawsza, niż się zapowiadało. Spotkałem w niej ducha maga, który nie pamięta, kim był za życia, ani czemu nie może odejść ze światy. Poprosił mnie, bym znalazł 5 fragmentów jego spowiedzi, gdzie, tylko gdzie ich szukać. Dobra, co on mi dał? To, co mi dał. Co on mi dał, to, co mi dał. Moja spowiedź, strona 5. Mój mistrz nie żyje. Starałem się przed samym sobą usprawiedliwiać jego działania wolą Innosa. Ale czy straszliwe czyny nawet w najszczytniejszym celu mogą zostać wybaczone? Byłem świadkiem tego wszystkiego i popełniłem własne błędy, więc nie mnie to wszystko sądzić. Ktokolwiek odnajdzie te zapiski, niechże ruszy ich śladem i sam wywnioskuje z tych wydarzeń jakiś sens. Pierwsza z nich została ukryta zupełnie przypadkowo podczas bitwy o jedyną niezdobytą twierdzę na tej przeklętej wyspie. Wypadła mi do wody i popłynęła wraz z nurtem rzeki w stronę wodospadów. Wilcze leże, tam jest wodospad. Zaraz się tu wedrą. Drzwi długo nie powstrzymają ich żądzy krwi. Innosie, przyjmij mnie do siebie. O cholera, moi drodzy, to wiemy, gdzie iść. Szybciutko. Nie mamy za dużo czasu w ogóle. Czy przeczytam listy gończe? W sensie chodziło o to, żeby je po prostu aktywować. A chcieliście, żebym je przeczytał całe? Nie no, aktywować. Dobra, umówmy się, tam jest bestia na zasadzie, że ja sobie mogę sprawdzić, gdzie są te bestie, które są ścigane, tak? Nie, no ja wiem, o co wam chodzi, no ale tam przeważnie jest taki opis, który tylko mówi mi, gdzie mam iść, tak? On mi może pomóc w jakiś sposób. Natomiast przeważnie tu chodzi o to, że... słuchaj, bo kurwa, chodzi bandyta i trzeba go ubić i on chodzi po lesie. No, i w sumie to tyle, nie? Ty, co to jest? Jakaś ścieżka w górę. Idziemy zobaczyć? A to jest... Zaraz. To jest klasztor rozwalony czy ruiny? Okej. Oho. Co to za dźwięk? Poczekajcie. Ktoś sika, nie? Na pewno ktoś sika. Zapiszmy. Patrzcie tego golema, jak się... O kurwa. Adam Małysz!
102 metry przeleciał. Wylądował. Bardzo wysokie noty dostaliśmy. Dobra, przywołajmy sobie jakiegoś, bo nie mam za dużo czasu, czat. Więc przywołajmy sobie jakiegoś zębacza najlepiej. A może nie zębacza, tylko przywołajmy sobie jakiegoś... A kurwa, nie wiem, jakieś... nie bryła lodu. W sumie nie wiem co. No jakiegoś wilka se mogę przyzwać. Jak w ogóle numer 10 oni tutaj widzą, tak? Wilk to jest na strzała, wiem. Ale jak ja będę tutaj... O kurwa! Ała! Adam! Jeszcze raz. Dobra. Dobra, jest git. O kurwa, nie jest git! Dla parkour! No nie no. Przeklęty golem. Zmruź go lodem. Stary, on już mrozi. Dobra, ostatni próba. Jak się teraz nie uda, to mrożę go lodem. Bo nie ma czasu. Kurwa, Adam! Nie no, nie działa! Adam! Czemu nie zadziałało? To nie troll, to golem. Dobra, ostatnia próba już bez tego. Bo za pierwszym razem, jak podeszliśmy, zjechałem mu bardzo dużo HP, bo kryty siadały, ale teraz nie umie go trafić. O ty kurwa. Dobra,
Żyjemy! Nie! O ty kurde! Kryty! A, czarne! Nie! Czarny szkielet! Najgorzej! Dobra, styknie, moi drodzy. To będziemy robić następnym razem, bo jest 15:20. Tak jak mówiłem, do tej godziny dzisiaj gramy. Ja będę uciekał. Jadę do mamy na urodziny. Zostawimy sobie ten zapis. Zaraz zapiszę sobie to. Zostawimy sobie tutaj to miejsce plus szukanie tych 5 spowiedzi. 4 dokładnie, bo mamy już tą 5. Zapiszmy sobie tutaj. Myślę, że będzie ciekawym zadaniem. Jeszcze sobie tutaj zrobię zapis dla bezpieczeństwa na nowym slocie. I mamy łącznie już ile grania? Mamy łącznie już grania 63 godziny, słuchajcie. Dobrze. Tyle.